Cześć, witajcie w kolejnym TikToku. Dzisiaj zajmiemy się tym oto tutaj kolegą. To jest mój rower Cube Reaction GTC Pro 29 z sezonu 2012. No i moglibyście spytać, no dobra, ale o co chodzi z tym rowerem? No o to chodzi, tak jak patrzycie w tytule, że moim zdaniem już można o nim powiedzieć, że jest przeterminowany. Albo skończyła się jego data przydatności do użytku. Ale dlaczego? I pewnie wielu z Was się zastanawia, skąd u mnie takie przemyślenia. No, ano stąd, zresztą wróćmy na chwilę do początku. Kiedy kupowałem ten rower w tym 2012 roku, no to 29ery wtedy powoli wchodziły na rynek. No już można było je całkiem na rynku spotkać, to nie było już jakaś egzotyka. Natomiast ten cały ruch 29erów jeszcze nie był tak mocno rozwinięty. No i takie rzeczy, o których musicie wiedzieć, żeby zrozumieć właśnie mój tok rozumowania, masło maślane. No to po pierwsze, widelec Reba, bardzo fajny, ostatni rok Dualera, który był produkowany. Rama ma stożkową główkę, ale wsadzona jest normalna rura 1,8 cala po całości z przejściówkami. Nie wiem, czy to chodziło o stoki RockShoxa, czy o coś innego, no ale tak to właśnie wygląda. No i druga ważna rzecz, mimo że wtedy już gdzieś tam to się pojawiało, to w moim rowerze tego nie ma, a mianowicie sztywne osie. I tutaj mam zwykłe osie na zwykłe szybko zamykacze. Czyli o ile kojarzę dobrze, to jest 9,10 mm szerokości. Pamiętam. No w każdym razie nie jest to 15 z przodu i 12 z tyłu, tak jak jest teraz, można powiedzieć, standardem. No i właśnie, to są te dwie rzeczy, których powinniście wiedzieć, żebyśmy mogli przejść dalej. Następna rzecz jest taka, że no ja kupowałem ten rower w 2012 roku, teraz mamy rok 2020. No i przez te 8 lat wymieniłem w tym rowerze już naprawdę wszystko, oprócz właśnie ramy, widelca i sterów. Na pewno dużą zmianą, no, pomijając koła, bo to już jest drugi komplet oprócz tego fabrycznego, bo fabrycznie były koła na piastach Dore XT i na obręczach Alex Rimsa, i te obręcze Alex Rimsa praktycznie no mało do czego się nadawały, na pewno nie dawały się do tego, żeby je zamleczyć. Później miałem obręcze WTB.com na tych samych piastach i teraz mam crossride'y od tak po prostu, bo dosyć taki no randomowy zestaw. Znaczy randomowy, no takie crossride'y to są takie pierwsze koła, które są całkiem ok, które można w zestawie kupić i jest wszystko gotowe, wiadomo, i całkiem są przy tym też tanie. No i wymieniłem, tak jak mówię, prawie wszystko oprócz tych trzech rzeczy. No i dzisiaj, kiedy mamy rok 2020, mamy już napędy dwunastkowe, mamy osie boost już nawet, już nie mówię o zwykłych sztywnych osiach, tylko są też osie boost. No i coraz częściej, kiedy zdarza mi się, no bo często dostaję jakieś komponenty do testowania, takie, które właśnie miałbym założyć na swój rower, nie wiem, opony, koła, właśnie amortyzatory, systemy właśnie do przerobienia na system bezdętkowy i tak dalej, natomiast kiedy trafia się już napęd, na przykład no w tym roku był taki przykład, że mógł trafić się napęd do testu od Shimano, no to już nie było opcji, bo te nowe napędy dwunastkowe nie mają już w ogóle do możliwości zakupu piast na te stare osie i trzeba by tutaj wchodzić w osie już sztywne. No u mnie tego nie da się założyć niestety, więc klops. No i co tutaj zrobić? Na pewno jest wiele rozwiązań, które nadal gdzieś pewnie jakiś system jedenastkowy. Dla mnie też na przykład dużą zmianą było przekonwertowanie. Teraz no, rower jest jakby w złą stronę obrócony, ale tu jest napęd 1:10 HCC. I to dla mnie, kiedy wymieniałem, to była duża zmiana. Natomiast ja wtedy byłem w dość dobrej formie i
ten napęd był dla mnie ok, nawet w górach sobie z nim jakoś tam radziłem, a dzisiaj, kiedy jeżdżę, no bardziej dla przyjemności i dla takiego czystego fanu bardziej, a nie ścigam się na maratonach, ani nigdzie, no to potrzebowałbym czegoś bardziej miękkiego. No i tak jak mówię, no głównie właśnie patrząc pod kątem napędów, mimo że pewnie jakiś napęd bym znalazł, to i pod kątem testów, bo tak do jeżdżenia ten rower jest dalej fantastyczny i naprawdę świetnie mi się na nim jeździ i jakby to nie jest jakby, że muszę zmienić. I to jest też jakby jakiś tam przekaz dla was, że jakby nie musicie iść za jakimś trendem, który jest w sprzętach. Te rowery, które są niby przeterminowane, to tak naprawdę, jeśli ktoś faktycznie, na przykład tak jak ja, nie wiem, zmienia często te jakieś komponenty, bo coś tam właśnie ma do przetestowania, no to okej, ma to sens. Natomiast gdybym tylko na tym rowerze jeździł, to podejrzewam, że dopóki ta rama by nie pękła, to bym na niej tak długo jeździł. Natomiast w obecnej sytuacji gdzieś tam powoli przez głowę przechodzi mi myśl o tym, żeby jakiś nowy frameset sobie sprawić. Natomiast, i tu się pojawia mały twistik, który może was wszystkich zaskoczyć, jeżeli dzisiaj decydowałbym się na zmianę framesetu, to byłby to aluminiowy frameset. Pewnie wielu z was to dziwi, no ale zacznijmy sobie od początku. No, po pierwsze, nigdy, nawet ta rama jest dla mnie już czymś zbyt dobrym tak naprawdę, no bo nawet jeśli jeździłem w maratonach albo w etapówkach, no to nie jeździłem tam po to, żeby osiągać nie wiadomo jakie wyniki, tylko bardziej to było zmaganie ja versus trasa, nie? I po prostu chodziło o jakieś tam ukończenie w miarę fajne i nigdy jakoś hardkorowo nie porównywałem swoich wyników do kogokolwiek. Chyba bardziej po to, żeby zobaczyć, ile set procent straty mam do zwycięzcy. W każdym bądź razie to jest, mi się wydaje, dosyć mocny argument. I no i jakby takim najbardziej prozaicznym jest ekonomia, no bo jednak ramę aluminiową będę mógł dużo, dużo taniej mieć niż ramę karbonową. Druga rzecz, na którą też zwracam uwagę, może nie jest jakiś to tam kluczowy element, ale jeśli mogę, to też to jest dla mnie powód, dla którego chciałbym mieć aluminiową ramę, no to jest jakaś forma ekologii, dlatego że coraz więcej mówi się o tym, że branża rowerowa dosyć dużo produkuje odpadów właśnie karbonowych. Nie jest gdzieś na szczycie tej produkcji, wręcz przeciwnie, gdzieś na dole, no ale jednak jeśli mogę mieć na to jakiś wpływ, to czemu mam nie mieć? I dlatego też zdecyduję się na ramę aluminiową. A po trzecie, o czym dosyć przestało się mówić tak ogólnie w branży, w mediach, nie ma jakichś komunikatów właśnie takich medialnych o ramach aluminiowych, które są coraz lżejsze, coraz bardziej sztywne, coraz bardziej mają fajną geometrię i są coraz ładniejsze też. To jest dla mnie też ważny element, no bo rower, który się ma, powinien być według mnie ładny, czy według was, jeśli kupujecie sobie rower, to też powinien być dla was rower bardzo ładny. No i to są argumenty, o których myślę, że trzeba pamiętać. Ja wiem, że przy zakupie roweru, szczególnie jak macie jakiś większy budżet do wykorzystania, no to pewnie kusi, żeby sobie tam trochę wysprzęcić swoją maszynę i ten karbon kusi zawsze każdego, no ale mi przynajmniej rozsądek i jakieś tam doświadczenie, które mam jeżdżąc na iluś tam rowerach, podpowiada, że no, dla mnie ok, byłaby rama aluminiowa. Ale tak jak mówię, no, jeśli chodzi o jakieś tam testowanie rzeczy i tak dalej, no to właśnie tylko i wyłącznie pod tym kątem bym się decydował na taki ruch, bo w przeciwnym wypadku to nie ma to większego sensu, bo tak jak mówię, ten rower dalej świetnie jeździ i nie zdiagnozowałem żadnego pęknięcia w ramie, więc dalej można nim śmiało śmigać. Natomiast to, co mnie zastanawia i tutaj chciałbym coś od was usłyszeć, to czy według was są jeszcze jakieś inne rzeczy, które mogą świadczyć o tym, że rower stracił swoją przydatność do użytku? Może jakieś standardy w rowerach szosowych, przełajowych? W przełajowych to jeden mi się główny nasuwa na myśl, natomiast
brak cantileverów versus, nie wiem, tarcze, no to chyba nie jest jeszcze jakiś taki powód, dla którego ten rower się totalnie nie nadaje do użytku, chociaż no, na wyścigu to może mieć duże znaczenie. W rowerach szosowych może są jakieś nowe standardy, które powodują to, że nie można jakichś nowych komponentów założyć do starszych rowerów. No jeśli to tak jest, to bardzo Was zachęcam do tego, żeby coś w komentarzu o tym napisać. No i co? To by było chyba ode mnie wszystko na ten moment. Jak zwykle zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. Wtedy będziecie wiedzieli na bieżąco zawsze o nowych filmach. A co jest też ważne, no to jest zawsze taki motywacyjny strzał dla mnie. No i to by było na tyle. Jeśli macie ochotę, jeśli ten wideo Wam się podobało, to też dawajcie łapę do góry. My widzimy się we wtorek w kolejnym programie cyklicznym. No i co? Zaczynamy jutro nowy tydzień. Życzę Wam w tym tygodniu, żeby Wam się udało jak najwięcej na Waszych rowerach pojeździć. I nie myślcie o zmianie na inny rower, bo ten rower, który macie, to jest najlepszy rower i w tym momencie. Zawsze ten, który mamy aktualnie, to jest najlepszy rower, jaki możemy mieć. I to też jest mój najlepszy rower. I z tą myślą Was zostawiam. W kolejnym TikToku widzimy się za tydzień, a we wtorek widzimy się w kolejnym odcinku programu cyklicznego. Dzięki za uwagę, do zobaczenia. Cześć.